Dzień dobry, Michał Chlebny. Zapraszam na Środowy Serwis Informacyjny. Spotkanie samorządowców w Płocku. Relacja z nocnego biegu w ZOO. A na koniec zapraszamy na kolejne kulturalne spotkanie do Gostynina. O trudnej sytuacji samorządów w Polsce rozmawiano podczas spotkania Ruch Samorządowy Tak dla Polski, które zorganizowano w płockim magistracie. Politycy apelowali o działanie. Do Płocka przyjechali przedstawiciele ruchu samorządowego Tak dla Polski. Jego liderzy rozmawiali w miejskim magistracie o trudnej sytuacji samorządów. Wśród gości znaleźli się m.in. wiceprezydent Warszawy, wójt gminy Izabelin czy starosta powiatu Grójewskiego. Od kilku miesięcy aktywnie angażujemy się jako samorządowcy w obronę samorządu, który dziś jest traktowany przez rządzących bardzo źle, przede wszystkim ze względu na kwestie odbierania finansów i kompetencji. Z jednej strony musimy mierzyć się z ograniczonymi budżetami, które niestety mają niższe wpływy, zwłaszcza z tytułu podatku PIT, i to zarówno od tego oczekiwanego, który mógłby być, gdyby rządzący nie wprowadzali pewnych reform. Z drugiej strony są oczekiwania, że będziemy realizować nowe zadania, chociażby związane z opieką nad uchodźcami. Jak przekonywano w Płocku, za nami ciężki czas po pandemii, czas wojny, a następne miesiące i lata, zdaniem samorządowców, będą jeszcze cięższe. Wielkim wyzwaniem są choćby kwestie zdrowotne i medyczne. Ostatni czas jest czasem bardzo trudnym, ale mamy też poczucie, że najbliższe miesiące nie będą należeć do łatwiejszych, będą należeć do trudniejszych. I ja mam takie poczucie do bardzo trudnych. To, co dla nas niewątpliwie jest najważniejsze, dla nas wszystkich, to zdrowie. Obawiamy się, że ten najbliższy czas w ochronie zdrowia w Polsce będzie czasem niezwykle trudnym, a te miesiące, które za nami, a w zasadzie lata, do łatwych nie należały. W mieście stołecznym Warszawa bardzo duży wpływ na funkcjonowanie ochrony zdrowia miała też i wciąż ma wojna w Ukrainie, ponieważ przyjęliśmy bardzo wielu uchodźców z Ukrainy i zatrzymało się u nas około 170-180 tysięcy gości z Ukrainy. Więc siłą rzeczy to bardzo mocno rezonuje na funkcjonowanie naszego miasta w obszarze edukacji chyba najbardziej, ale również w zakresie ochrony zdrowia. Samorządowcy apelowali o konkretne działania, które wspierać będą takie samorządy jak ten w Płocku. Za nami ciekawa zabawa dla wszystkich biegaczy. W płockim ZOO miała miejsce kolejna odsłona nocnego biegu. Impreza z roku na rok zyskuje na popularności. Biegli po zmroku, w otoczeniu dzikich zwierząt, po, jak się okazuje, całkiem wymagającej trasie. Za nami kolejna odsłona biegów w ZOO. Wydarzenia organizowanego przez Płockie ZOO oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Płocku. Jest to już czwarty raz organizowana przez nas przy współpracy również Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Impreza sportowa polega na obiegnięciu ZOO dokładnie 3 razy na dystansie 4,3 km przez osoby dorosłe, a także dodatkowo 2 biegi dla dzieci. Do lat 8 taki mini bieg 200 metrów i między 9 a 14 rokiem życia dzieciaki na 700 metrów biegły. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku na starcie stanęło około 200 osób, w tym dorośli i dzieci. Ja już drugi raz miałam przyjemność brać w nim udział i jako uczestnik również mogę powiedzieć, że naprawdę świetnie się bawimy. Oczywiście jest ciężko. Nasze ZOO jest położone na Skarpie Wiślanej, co powoduje takie wspaniałe zróżnicowanie terenu, ale również górki i dołki, a co za tym idzie podbiegi i zbiegi, które mogą być niebezpieczne, a na pewno bardzo męczące. A ponieważ okrążaliśmy ZOO 3 razy, trzeba było 3 razy podbiec pod Wielką Górę od samej Wisły na samą górę, więc było ciężko. Ciężko, jednak przyjemnie i wesoło, a bieg w otoczeniu zwierząt po zmroku i po malowniczych ścieżkach to coś, co z całą pewnością warto przeżyć. To ciekawe, otwarte wydarzenie kulturalne dla każdego. W Gostyninie realizowany jest cykl Sztuka Swobodnego Przekazu. Projekt, który wygrał w budżecie obywatelskim Mazowsza.
W Gostyninie trwa cykl Sztuka Swobodnego Przekazu. To szereg wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców Gostynina i okolic. W jego ramach na terenie miasta odbywają się koncerty, spektakle plenerowe i inne wydarzenia z kulturą w tle, czy bardziej na pierwszym planie. Realizowany jest ten cykl w Gostyninie w różnych przestrzeniach miasta i wstęp jest wolny dla wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, ale nie tylko, bo nie mamy żadnych wejściówek, więc serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia. Ten cykl to 6 spotkań i 4 spotkania są już za nami. Każde było trochę innej tematyce poświęcone. Były to koncerty, był spektakl dziecięcy, który właściwie otwierał ten cykl spotkań w czerwcu w okolicach Dnia Dziecka. Był nie tak dawno w rynku miejskim w Gostyninie też ciekawy spektakl, właściwie takie widowisko komediowe, grupę muzykantów gościliśmy. Przed nami kolejne wydarzenia z tej serii, oba zapowiadają się co najmniej obiecująco. 1-2 września koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej i serdecznie zapraszam też, aby może w takiej stylizacji międzywojennej, lata 20, lata 30, móc się przyszykować. To taki fajny byłby akcent. Czego można oczekiwać? No właśnie takich klimatów. Mieczysław Fok, Adam Aston, fokstroty, tanga. Jeśli ktoś będzie miał życzenie potańczyć, to jak najbardziej zachęcamy. Początek o godzinie 19 na dziedzińcu Zamku Gostynińskiego. 30 września nastąpi ostatnie wydarzenie łączące wiele gatunków muzycznych. To Chłopcy kontra Basia, poświęcone legendom miejskim. Szczegółowe informacje na temat całego projektu znajdziemy na profilu facebookowym Stowarzyszenia Art Energy. Projekt realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny. A jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w Płocku i okolicach, to pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję. Do zobaczenia!